Cześć kochani, zapraszam Was do filmiku, w którym opowiem Wam o produktach, które nie do końca się u mnie sprawdziły. Dla mnie to nie są takie buble per se, dlatego że to nie są produkty, żaden z tych produktów nie zrobił mi jakiejś ogromnej krzywdy. Po prostu z jakichś powodów się u mnie nie sprawdziły i dla mnie to jest zupełnie zrozumiałe, że to jest bardzo subiektywne pojęcie, zarówno ulubieńców, jak i bubli. Dlatego że ten sam produkt może być czyimś ulubieńcem, a czyimś bublem. Natomiast jeśli ktoś ma podobną cerę do mnie i zazwyczaj sprawdzają się u niego kosmetyki, które u mnie się sprawdzają, to może skorzysta z tego, co mam do powiedzenia i nie zainwestuje swoich pieniędzy w te produkty, a być może też w komentarzach jesteście w stanie je, że tak powiem, zrehabilitować, jeśli wykorzystałyście, czy korzystaliście i okazało się u Was dobre, sprawdziły się. Zacznę od produktu, którego mi najbardziej szkoda. Jak widzicie, dałam mu naprawdę wiele szans, nie jedną szansę. Myślę, że używałam tego produktu dobre 4 tygodnie, zanim musiałam skapitulować i przyjąć do wiadomości to, że nie służy mi, a szkodzi. I to nie jakoś strasznie szkodzi, natomiast no nie jest wskazane w moim przypadku używanie go. I to jest tonik do cery naczynkowej z kwasem laktobionowym z Naturalissy. I jest to tonik oparty na tak jak właśnie tutaj nazwa wskazuje, na kwasie laktobionowym. To jest kwas polihydroksylowy, który jest bardzo łagodny w działaniu, przyspiesza gojenie naskórka, bardzo istotnie wpływa na nawilżenie naskórka, pozostawiając taką przyjemną warstewkę, nie lepką, ale taką właśnie nawilżenia na twarzy. Świetnie się sprawdza pod wszelkie jakieś dodatkowe sera nawilżające czy kremy nawilżające. Przyjemnie też koi skórę i jest szczególnie wskazany dla cer wszelkich wrażliwych, w tym naczynkowych, ze względu na to, że jest bardzo dobrze tolerowany nawet przez bardzo wrażliwe cery. I mogę to potwierdzić. Naprawdę bardzo przyjemnie się używało tego produktu. Nawilżenie, jakie daje, jest fenomenalne. Przyspiesza gojenie naskórka. O tym wszystkim mogę zaświadczyć. Natomiast w moim przypadku metodą selekcji i redukcji kosmetyków, jakich używałam w okresie, kiedy używałam tego produktu, doszłam do wniosku, nie takiego empirycznego, niezbitego, że ten produkt powoduje u mnie wysyp niedoskonałości. I to są to takie niedoskonałości ropne, takich malutkich ropnych zmian trącikowych, które roją się po prostu na moim czole szczególnie. Niestety. I w tym względzie, pomimo jego bardzo dobrych właściwości, takich nawilżających, kojących, zrezygnowałam z jego używania na powierzchni całej twarzy. Teraz będę go testować tylko właśnie na policzkach i mam nadzieję, że tutaj uda mi się go zużyć do końca, dlatego że tutaj nigdy nie powodował zmian trącikowych dotychczas. Natomiast no, ubolewam nad tym, dlatego że naprawdę bardzo potencjalnie jest to produkt, który mógł się fenomenalnie sprawdzić i na zawsze trafić do jakichś moich takich ulubieńców pielęgnacyjnych, tymczasem właśnie no nie sprawdził się do końca. Jestem bardzo ciekawa, czy któraś z Was próbowała tego produktu. Ja go znalazłam bardzo przypadkowo na stronie Italiana Blog, blogerki właśnie, którego bardzo polecałam, ma podobną cerę do mnie. U niej się bardzo sprawdził, nazwała go nawet złotym eliksirem i stąd moja ciekawość właśnie tego produktu się wzięła. No, będę jeszcze go testować na policzkach, natomiast no niestety u mnie powoduje zmiany właśnie trądzikowe w miejscach, gdzie mam do nich skłonność. Niestety. Inny produkt, który się nie sprawdził, również pielęgnacyjny, to jest krem do twarzy. I to jest krem do twarzy, który kupiłam dlatego, że był na przecenie. Poszłam dzierżąc 80 zł do apteki Superfarm czy drogerii Superfarm. Trudno nazwać ją do końca, z zamiarem kupienia Aven Anti Rougeur, który ostatecznie kupiłam, który się u mnie sprawdza bardzo dobrze, chociaż żałuję, że nie kupiłam tej wersji w postaci emulsji dla cery mieszanej i tłustej, czy normalnej, dlatego że ten jest troszeczkę zbyt bogaty w formule, jak na teraz na sezon letni, natomiast daje radę mimo wszystko z moją cerą. Natomiast on kosztuje 80 zł i za każdym razem jak wchodzę do Superfarm, to patrzę, czy nie ma jakichś innych kremów do cery naczynkowej na przecenie, ze względu na to, że to jest po prostu dla mnie jakoś horrendalnie wysoka cena za 40 ml kremu do twarzy i niełatwo mi się zawsze wydaje na niego pieniądze, chociaż bardzo się dobrze u mnie te produkty sprawdzają. I okazało się, że za 45 zł można kupić taki firmy Eucerin do właśnie cery naczynkowej, który właśnie nie ma żadnej, że w dodatku parafiny, nie zawiera alkoholu, żadnych emulgatorów, konserwantów, żadnych zapachów. Całkiem niezły produkt, tak jak dla cery wrażliwej, takiej jaką jest naczynkowa. Jest bardzo przyjemny w użyciu, jest oparty na glicerynie, jako że nie ma żadnych takich związków natłuszczających i lekką taką glicerynowatą zostawia, że jak powiem, warstwę po sobie. Natomiast w większości wchłania się naprawdę dobrze. Natomiast nie sprawdził się z tego powodu, że nie roluje się. Chciałam powiedzieć, że nie pachnie. To jak akurat tak, to może tak dziwnie zabrzmi, ale ja lubię jak produkty jakoś tak chociaż
troszeczkę pachną, żeby miał jakąś wartość dodaną, żeby przyjemnie się z nich korzystało. Ten produkt bardziej przypomina jakiś lek albo jakiś taki jakiś kosmetyk, kosmoceutek po prostu dla ludzi ze zatopowym zapaleniem skóry. Jest tak bezzapachowy i taki jakby bezbarwny, tak? Bez osobowości. Natomiast właśnie nie sprawdził się nie z tych względów, tylko z tego względu, że po prostu roluje się, straszliwie się roluje, po prostu kiedy próbuję na niego nakładać podkład i dla mnie to jest po prostu nie do ścierżenia, nie toleruję tego w kremach. Podaruję go mamie, która ma podobną cerę do mnie, natomiast w ogóle się nie maluje. Myślę, że będzie z niego zadowolona. Ja nie byłam. Mam jeszcze dwa produkty pielęgnacyjne. Jeden to jest produkt, który bardzo się cieszę, że kupiłam w bardzo małym opakowaniu. To jest chyba się nazywa, nie wiem czy to jest nawet opakowanie takie do podróży, travel size, czy to jest jakieś takie testowe. 30 ml, proszę Państwa, i kosztowało mnie to 40 zł. 40 zł zapłaciłam za 30 ml takiego toniku, lotionu, emulsji z 2% kwasem salicylowym. Polish Choice jest bardzo znaną firmą dla tych osób, które interesują się pielęgnacją, dlatego że oni bardzo rygorystycznie jakieś takich procedur czy kryteriów przestrzegają, tworząc swoje produkty. One, mamy pewność, że mają właściwe pH i zawierają tylko składniki aktywne o udowodnionej skuteczności w badaniach takich klinicznych i są dostępne troszeczkę tak jak Avon albo Oriflame, tylko właśnie w sprzedaży wysyłkowej, z tego co wiem. Ja swój kupiłam właśnie na ich stronie polskiej za, tak jak mówię, 40 zł. Z przesyłką wyszło mi 50 zł. I jak to przyszło w paczce, to się po prostu roześmiałam. Pomyślałam, że to jest jakiś po prostu gorzki żart za taką ilość. Natomiast jest to produkt cholernie wydajny. Szczególnie jeśli tak jak ja będziecie go używać po prostu nie wylewając go na jakiś w taki watkę kosmetyczną czy płatek kosmetyczny, a bezpośrednio przez jego dosyć taką gęstą konsystencję, no po prostu bezpośrednio na twarz i wklepując go delikatnie w twarz. I on ma takie działanie właśnie przeciwzaskórnikowe, przeciwtrądzikowe, antybakteryjne, przeciwzapalne również, tak? Czyli nie tylko zapobiega zmianom trądzikowym, leczy te już istniejące, w szczególności zaskórniki, nadmierny łojotok, ale też ma takie działanie właśnie przeciwzapalne. Jeśli ktoś tak jak ja ma jakąś wersję trądziku różowatego, choćby bardzo takiego delikatnego czy zaleczonego. Świetny w teorii, tak? Natomiast w rzeczywistości ja jeszcze nawet nie udało mi się go zużyć do końca, pomimo wielu miesięcy używania go, dlatego że ma dosyć taką nieprzyjemną, ta konsystencja jest miła w nakładaniu, natomiast zostawia tak lekką warstwę, która nie wchłania się i która no, nie sposób na nią nałożyć makijażu, nie jest to krem nawilżający, więc jeszcze na to należałoby nałożyć krem nawilżający i wówczas mamy po prostu taką lepką twarz, od jakbyśmy się pokryły, nie wiem, żelatyną, tak? Jakby żelatyną rozpuszczoną w wodzie. Bardziej przypomina to maseczkę niż coś, co miałoby zostać na naszej twarzy. Zmywać to jest upierdliwe i można stosować go na noc, natomiast na noc mam takie poczucie, że też jakoś nie mam poczucia, żeby świetnie współgrał z różnymi serami przez swoją dosyć taką ciężką konsystencję, a należałoby go używać jako jednej z pierwszych warstw pielęgnacji nocnej, ze względu na to, że to jest niby lekki produkt. No nie wiem, nie byłam z tego produktu zadowolona, tym bardziej, że od ponad roku stosowałam ten Mild Clarifying Lotion z Clinique, który kosztuje wprawdzie 80 zł, ale dostajemy 200 ml i który też, jak z racji tego, że jest bezalkoholowy, to ma taką bardziej gęstą konsystencję niż alkoholowe toniki oparte na kwasie salicylowym. Niemniej jednak to jest konsystencja absolutnie do ścierżenia, taka, na którą możemy kremy nakładać, solo stosować, dwa razy dziennie możemy go używać, bo on zawiera tylko 0,5% kwasu salicylowego i mając właśnie na rynku do wyboru te dwa produkty, ja bym się nie wahała i absolutnie kupiła ten, pomimo tego, że jest delikatniejszy w działaniu, ale tak jak mówię, można go częściej stosować razem z jakimś produktem o silniejszym działaniu przeciwzaskórnikowym, jak na przykład, nie wiem, Skinoren, który u mnie się akurat nie sprawdził, ale jest to jakiś produkt wart wypróbowania, tak, ze względu na swój skład, czy na przykład Eva Clarka Plus z La Roche, z La Roche-Posay, to naprawdę bardzo, bardzo dobroczynnie działał na moją skórę i robił dokładnie to, co miał robić. Ten natomiast przez swoją konsystencję nie sprawdził się. A też mam takie poczucie, że przez ten miesiąc, kiedy solidnie naprawdę próbowałam go używać i męczyłam się z jego konsystencją, to nie widziałam żadnej różnicy w wyglądzie i funkcjonowaniu swojej skóry, więc no, z tych dwóch powodów ja temu produktowi mówię zdecydowane nie. Kolejny produkt, jaki się u mnie nie sprawdził, to jest Skinoren. To jest taki lek dostępny bez recepty o działaniu przeciwtrądzikowym, w szczególności przeciwzaskórnikowym,
który jest na bazie kwasu azelainowego, który ma bardzo dobroczynne działanie na cerę naczynkową, właśnie taką płytko i mocno unaczynioną. Wzmacnia te naczynka, jest bardzo dobrze tolerowany przez większość osób właśnie, które mają tego typu bardzo delikatną i wrażliwą cerę. No i ma silne działanie przeciwzaskórnikowe. W związku z tym ja go wybrałam jako osoba, która ma skłonność do trącików właśnie tego rodzaju. I stosowałam go, jak widzicie, bardzo sumiennie przez 3 miesiące, każdej nocy. Początkowo miałam wysyp, który utrzymywał się przez bardzo długi czas. Pojawiały się takie drobne, ropne zmiany też, z których nie byłam zadowolona. Natomiast jestem przyzwyczajona do tego, że właśnie wszelkie jakieś takie leki przeciwtrądzikowe mogą początkowo powodować pogorszenie cery. Jest to zresztą napisane wprost na ulotce. Natomiast potem powodować polepszenie cery. Natomiast to polepszenie cery w zasadzie nigdy nie przyszło. I skapitulowałam po prostu po paru dobrych miesiącach, tak jak mówię, i zwróciłam uwagę na to, że nie widzę tej poprawy cery, praktycznie dobrnęłam do końca opakowania, nie widzę powodu, żeby kupić kolejne opakowanie, wierząc w to, że nie wiem, że akurat u mnie przełom nastąpi po 6 miesiącach, a nie po 3 miesiącach, i wróciłam po prostu do tych produktów, które w przeszłości się sprawdziły, cera się wypogodziła i polepszył się jej stan bardzo szybko w ciągu 3 tygodni stosowania właśnie toniku z kwasem salicylowym i Efaklaru K+, i stwierdziłam, że w takim razie muszę stwierdzić po prostu fakt, tak? A mianowicie to, że ten produkt się po prostu u mnie nie sprawdził. Dajcie znać, czy u Was się sprawdził. Jest to kolejny produkt, który spróbowałam pod wpływem blogu Italiana Blog, który się nie sprawdził. Nie twierdzę, że blogerka poleca produkty, które są nieskuteczne, po prostu no, każdy ma inną skórę i każda skóra nieco inaczej reaguje właśnie na preparaty przeciwtrądzikowe. I trzeba po prostu znaleźć ten, który na nas działa metodą prób i błędów, niestety własnych. I ja w ten sposób właśnie się przekonałam, że myślę, że to nie kwestia kwasu azelainowego, myślę, że on zdecydowanie może działać na moją skórę, natomiast być może po prostu to kwestia formuły, że w tej takiej dosyć kremowej formule, która jest opisana jako żelowa, a w istocie jest kremowa, te produkty po prostu, ten składnik aktywny po prostu nie sprawdził się na mojej skórze. Czyli to jest kolejny bubel, tak, mój. I ostatni, jeśli chodzi o pielęgnacyjny, to jest ten słynny balsam do ust firmy Nux. Ja swój kupiłam na przecenie. Kosztował mnie 30 zł, a nie 50 kilka złotych w Superfarm. Ma przepiękną, chciałam powiedzieć, konsystencję. Konsystencję również takiego balsamu. Pachnie bardziej cytrynowo niż miodowo, mimo że to jest taki miodowy balsam. Bardzo przyjemnie się go stosuje, tak jest bardzo, tak jak mówię, konsystencję ma przyjemną, łatwo się rozsmarowuje, nie jest może jakoś taki super gładki, natomiast nie zbiera się jak wiele naturalnych produktów, jakoś tak nieestetycznie, nie ma jakiejś takiej nierównomiernej faktury. Przyjemnie działa tak doraźnie, natomiast stosowałam go bardzo często na noc, stosowałam go w nocy, w ciągu dnia, stosowałam go zimą, stosowałam go wiosną i szczerze mówiąc, doraźny taki efekt daje, jak każdy inny produkt do ust, którego użyjemy, jeśli chcemy nawilżyć czy właściwie natłuścić usta, natomiast nic z nimi nie robi, pomimo właśnie tutaj tego, że miałby być regeneracyjny i jakiś taki, nie wiem, zwiększające elastyczność skóry, czy choćby taki dobrze regenerujący, spierzchnięte usta, nic takiego nie robił. I w zasadzie, miałam sobie wziąć tutaj, nie mam przy sobie Carmexu, zaraz polecę po Carmex. I dopiero jak koleżanka kupiła mi, zapytana przeze mnie, czym ma posmarowane usta, bo tak pięknie wyglądają i to są takie gładkie i natłuszczone i przepięknie pachną, jak się nachyliła, żeby coś mi szepnąć do ucha w pracy, i kupiła mi na drugi dzień właśnie Carmex o zapachu granatu, mówiąc, że to jest to i że to jest opakowanie dla mnie, to po 2 tygodniach stosowania Carmexu, który już niejednokrotnie na swoim kanale chwaliłam, się przekonałam, jak bardzo mało robi ten produkt, tak? Że to jest taki bajerancki produkt za dużą kwotę pieniędzy, tak jak mówię, doraźnie dobrze działa, natomiast dla mnie taki znacznie bardziej chemiczny, powiedzmy, Carmex działa znacznie lepiej, po prostu usta są w znacznie lepszym stanie, szybciej się regenerują, mniej są skłonne do pierzchnięcia i jest też przyjemniejsze w stosowaniu, bo jest taki, no, gładszy efekt daje na ustach. W związku z tym ja myślę, że ten zużyję do końca, natomiast ja w sercu jestem dziewczyną Carmex, a nie tego balsamu, niestety. Nie skradł mojego serca. Ostatni produkt, właściwie 2 produkty, jakie mam do pokazania, to są produkty takie do makijażu.
i postaram się jak najszybciej je omówić, żeby ten film nie wiadomo jak długo nie trwał. Jeden to jest duże dla mnie zaskoczenie, aż musiałam przerwać nagrywanie, żeby znaleźć ten produkt. Jeden, tak jak mówię, jest dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem i że mi się nie podoba, dlatego że bardzo lubię produkty firmy Maybelline do brwi. Tak jak często powtarzam, oni naprawdę wiedzą, jaki odcień jest właściwy dla naturalnych blondynek, również tych z ciemnymi blond włosami. I jeśli chodzi o odcień, to myślę, że jest dosyć trafiony. Jest to akurat w Polsce nie jest dostępny odcień, tak jak z jakiegoś powodu niezrozumiałego dla mnie to często jest, najczęściej właściwie dostajemy tylko te ciemniejsze odcienie różnych produktów do brwi, natomiast łatwo można dostać jego odpowiednik dla włosów blond na Allegro. Natomiast ja ten produkt kupiłam zimą, wczesną wiosną, kiedy byłam brunetką, w związku z tym ten odcień był właściwym wówczas dla mnie odcieniem i to jest taki odcień medium brown, jest to taki chłodny brąz tutaj i on przychodzi w postaci takiej maskary do brwi. Ja takie maskary do brwi uwielbiam, mam taką ukochaną z L'Oreala, to już któryś jej kolejny rok, nic się z nią nie dzieje, jeśli chodzi o konsystencję, jest fenomenalna, jeśli bardzo szybko chcę podkreślić brwi i na taki make-up no make-up, a właściwie make-up no time. Można by to tak ująć i bardzo lubię właśnie tą taką drobniutką szczoteczkę, którą da się wszystko bardzo dobrze wyrysować i no fenomenalny produkt, naprawdę bardzo cenię sobie tego typu produkty, w związku z tym miałam wysokie oczekiwania również wobec tego. Natomiast ten jest dla mnie produktem, którego ja nie potrafię używać ze względu na tą cholerną szczoteczkę, spójrzcie na nią, to jest jakieś takie narzędzie tortur na końcu, wiecie, że jakiś włos się tutaj odczepił. O, ma taką kuleczkę na końcu, która nie wiem do czego ma służyć. Przyznam, że nie oglądam jakichś tutoriali, może czegoś nie wiem i to jest jakieś oczywiste i będę się czuła jak w biurze patentowym, jak mi powiecie po co to jest. Natomiast ja nie wiem i ta szczoteczka, tutaj właśnie z tym takim szerokim zakończeniem, bardzo utrudnia mi nakładanie tego produktu. On mi się rozmazywał poza granicę brwi, a ja nie mam jakichś takich najchudszych brwi na świecie i tak naprawdę to mam ochotę po prostu przyciąć tą szczoteczkę i teraz tak myślę o tym, że czemu wcześniej na to nie wpadłam, może po prostu ją przytnę i wówczas będę miała taką drobną szczoteczkę, bo z produktu jestem zadowolona, ze szczoteczki nijak. Natomiast nie rozumiem po prostu, czemu powstała taka szczoteczka, jakby czemu ma to służyć, bo jak dla mnie to tylko utrudnia właściwą aplikację produktu, a nie ułatwia. W związku z tym to jest taki połowiczny bubel. Natomiast takim totalnym dla mnie bublem jest, znowu szukam, a wszystko miałam przygotowane tutaj, żeby łatwo było mi sięgnąć. Totalnym bublem dla mnie jest puder z firmy L'Oreal, które kupiłam na jakiejś takiej przecenie 40% w Rossmanie, chcąc testować kolejne produkty drogeryjne w poszukiwaniu drogeryjnej wersji produktu Laura Mercier Loose Setting Powder, który jest moim takim świętym graalem, najlepszym takim produktem utrwalającym makijaż, którym kiedykolwiek miałam do czynienia, natomiast jest bardzo, bardzo drogi i trudno dostępny. W związku z tym szukałam właśnie jakiegoś, jak zawsze, jakiegoś takiego jego taniego odpowiednika. Lubię pudry L'Oreal, w większości się u mnie sprawdzają. Ten jest totalnym bublem w moim mniemaniu i to jest Warm Vanilla i to jest tej serii Infallible 24 Matte Powder. To jest produkt, który podobnie jak ten rimmel, który trzymam, można stosować na mokro, na sucho, może być jako wykończenie makijażu, można go stosować na mokro i na sucho jako podkład w pudrze. Na mokro sprawdza się jeszcze jako taką, natomiast ten kolor jest zdecydowanie moim zimowym odcieniem, jest dla mnie w tej chwili za jasny. Natomiast jako puder utrwalający jest koszmarny. Jeśli tylko nie macie jakiegoś takiego podkładu o takim pudrowym wykończeniu, czy suchym wykończeniu, a rzadko który jest, ma takie wykończenie, bo wówczas, albo wówczas nie potrzebujemy pudru, żeby go utrwalić, to jeśli mamy taki typowy, wilgotny podkład, to ten puder niesamowicie smuży na nim. Po prostu powstają tak nieestetyczne smugi z tego pudru na twarzy, których potem nie da się rozetrzeć, że wygląda się koszmarnie i właściwie jedyne co pozostaje to zjąć makijaż twarzy, znaczy zmyć makijaż twarzy i zacząć od nowa. Mam na myśli podkład, tak? I od nowa go nałożyć. Koszmarny produkt i diabeł mnie chyba podkusił, żeby spróbować pudru z tej serii. 2 lata się wzbraniałam przed spróbowaniem tego produktu, ze względu na to, że bardzo nie lubię tej serii Infallible. Miałam kiedyś podkład z tej serii, był koszmarny, to były pieniądze absolutnie wyrzucone w błoto. Nie inaczej jest z tym pudrem. Nienawidzę, to naprawdę świadomie użyłam tych słów. Natomiast wiem, że takie produkty mogą być udane, dlatego że zimą i jesienią z ogromnym powiedzeniem po rekomendacji koleżanki używałam podobnego produktu z firmy Rimmel Lasting Finish 25 Hour Powder Foundation Waterproof Buildable Coverage. Ja mam w odcieniu Soft Beige. Świetny produkt, naprawdę. Rzadko go używam, muszę powiedzieć, w tej wersji takiej na mokro.
nie używam go w ten sposób. Używałam go zimą, jesienią do utrwalania makijażu, do dodania troszeczkę więcej krycia swoim podkładom wówczas, żeby nie wyglądać na tak czerwono, szczególnie w sezonie zimowym. Świetnie się sprawdzał, przedłużał trwałość makijażu, żadnych smug nie robił, wyglądał bardzo naturalnie. W związku z tym po prostu to nie jest kwestią rodzaju produktu, tylko konkretnego produktu. Ten polecam z całego serca, tamten uważam za bubel. I tak, to już wszystkie produkty, z którymi chciałam się Wami podzielić w tej serii, właśnie produktów, które się u mnie nie sprawdziły, bądź niezupełnie sprawdziły. Jak zwykle jestem ciekawa, czy próbowałyście tych produktów, czy się u Was sprawdziły, czy nie. Czy macie jakieś swoje buble, przed którymi chciałybyście mnie ostrzec, jak zawsze. Jestem bardzo ciekawa, żeby nie utopić swoich pieniędzy. I cóż, mam nadzieję, że miło Wam się oglądało ten filmik, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia.